Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Wiem, że mnie nie widać, ale słuchajcie, jesteśmy właśnie w Davos i tędy może przejdę. I idziemy na szlak, przejdziemy się fajną zimową trasą. Natomiast jak widzicie, w centrum miasta trzeba mieć na sobie maskę. Także świat niestety trochę zwariował, ale musimy jakoś przetrwać. No i idziemy podziwiać piękne widoki. Zapraszam na film. Tutaj możecie zobaczyć, jakie trasy są dzisiaj otwarte. To są trasy biegówkowe, z tego co kojarzę, dużo osób tutaj biega na nartach. I mam nadzieję, że kiedyś przyjadę i też będę mogła tego spróbować. My idziemy właśnie na jedną z tras po prostu wędrówkowych, także przejdziemy się, pokażemy wam piękne widoki tutaj w Davos. I przyznam się od razu, że nie wiem, czy zobaczycie, czekacie do słońca, chodźcie. Tada! Popijamy grzane wino, bo tutaj przy stoku je sprzedawali i po prostu skusiliśmy się na start. W końcu są święta. Słuchajcie, poszliśmy według znaków, a nie według trasy, którą znaleźliśmy sobie w internecie i poszliśmy źle. W sensie da się tam dojść, tylko że kurczę, tam strasznie dużo narciarzy jest, po prostu nie chcemy iść tamtędy. Więc chodzimy na dół, wracamy na trasę, którą znaleźliśmy w necie. Trochę nadrobiliśmy, jakieś 40 minut, ale to nic, będzie się bardzo przyjemnie, jest temperatura na minusie. Ale jest super przyjemnie, bo wiecie, świeci słońce i w ogóle jest tak rześko, także idzie się bardzo fajnie. Kierujemy się w stronę Teufi i stamtąd będziemy po prostu wracali później do Davos, tutaj Dorf, autobusem. Także zobaczycie wszystko po drodze, widoki petarda i generalnie jest dobrze. Bardzo lubię to, że mam do śniegu tak blisko. Tutaj jest znak, jak widzicie, ale nie idźcie tą drogą, naprawdę. Jeżeli będziecie szli w zimę, moim zdaniem nie idźcie tą drogą, bo naprawdę było bardzo stromo, później dużo narciarzy i myślę, że lepiej iść tutaj pod las i potem w tamtą stronę. Tutaj jest już dobry znak i widzicie, jak znaczek ma takie śnieżynki, to znaczy, że jest po prostu trasa zimowa i nasza nieuwaga, nie popatrzyliśmy i poleźliśmy. Także teraz jesteśmy na dobrej drodze. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Zobaczcie, jak śnieg zwisa z dachu. Trochę zjechało go z góry i teraz wisi tutaj. Widoki mamy piękne. Słońce niestety schowało się za tą wielką górą, przez co jest nam zimno, ale myślę, że jak pójdziemy tam z drugiej strony, to zaraz słoneczko znowu się pojawi. Trasa jest ok, jest naprawdę totalnie w ogóle do przejścia. Nie ma praktycznie żadnych przewyższeń, tam jest około 150 metrów, jak dobrze pamiętam. Ale tak, warto się ciepło ubrać. Najlepiej na cebulkę, żeby można było się trochę rozpiąć, jak to słońce przygrzeje. Podpatrzyło mu jakiegoś pana, że miał okulary na czapce i słuchajcie, tak jest cieplej. W sensie, wiecie, okulary mi trochę tam czapkę przyciskają, jest trochę cieplej. Ja nie mam dużego doświadczenia w chodzeniu zimą. W sensie, no, chodziłam na jakieś tam małe wędrówki, ale no, takie trasy to raczej nie. Więc też nie sugeruję tym, co ja robię i co ja mówię do końca. Bo na pewno są osoby, które bardziej się o tym znają na YouTube. Natomiast... O, pan chyba miał zgodę, bo to trzeba mieć zgodę, żeby tędy jechać. I to w konkretnych godzinach. No, natomiast zabieram was ze sobą na taką wycieczkę, bo widoki są piękne. Chcę wam pokazać, że można, nawet jak jest zima, nawet jak jest zimno, pójść na spacer, bo wiem, że wielu osobom się nie chce. Idziemy cały czas teraz doliną. Tutaj płynie rzeka, jak widzicie. To się nazywa Dishmatal. I nawet jedzie ktoś na biegówkach. Ale słuchajcie, no jedna osoba naprawdę od ostatniej godziny spotkana. Tutaj pięknie widzicie dolinę. Jest naprawdę przeklimatycznie. Jaż nam się przypomniała Norwegia i Sylwester kilka lat temu. Ci, którzy są ze mną dłużej, mogą pamiętać ten film. A ja mam problemy z mówieniem, bo jest mi po prostu zimno i zamarza mi twarz. Także musicie mi to wybaczyć. Idziemy dalej.
into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj przygotowani, bo jak się domyślacie, restauracje pozamykane, więc mamy kanapki. Oczywiście nie są to kanapki, które zrobiliśmy, bo nie mieliśmy chleba już na święta, więc jakby... Ale tutaj na dole pani sprzedawała kanapki. I mamy kanapki z szynką. Chcesz z szynką? To masz. A ja mam z serem. Także szamiemy kanapki i idziemy dalej. Teraz bym nie pogardziła jakoś ciepłą kawą. Dorota, czemu cię tu nie ma? Co jak co, ale nie pożałowali sera w tej kanapce. Naprawdę. W Szwajcarii kanapka z serem zawsze będzie spoko, bo po prostu jest tutaj smaczny ser. Bardzo to jest przyjemnie w tej dolinie, powiem szczerze. Jesteśmy w autobusie i powiem wam, że jest mi tak tutaj ciepło, że aż mi wszystko piecze po prostu. Taka mam zmatnięta. Trasa naprawdę super, jest bardzo zimno, więc... znaczy było bardzo zimno, więc zakryję się i opowiem wam trochę więcej z samochodu. Niech się odezwiemy z Davos, jak już będziemy na dole. Wróciliśmy już do Davos, jak widać. Jak tutaj pięknie grzeje słońce, od razu można się fajnie zagrzać. Mamy samochód zaparkowany przy Bahnhofsdorf, także bliziutko. I też jeżeli byście chcieli sobie taką trasę zrobić, to tutaj jest dużo w tej okolicy. I za chwilę znajdziemy do domu, ale chciałam wam jeszcze pokazać, bo tutaj w centrum jest lodowisko i jest bardzo fajnie. Samochodzie robi się coraz przyjemniej. Naprawdę trochę zmarzliśmy, nie jakoś bardzo, bo byliśmy przygotowani i co prawda nie mam takich grubych narciarskich spodni, ale wiecie, jest coś takiego jak blizna termiczna i po prostu dzięki temu też można spokojnie zimą śmigać i jest ciepło. Tylko muszę zainwestować jakąś lepszą, na razie kupiłam taką, wiecie, jakąś bardzo podstawową i po prostu, żeby sprawdzić, czy to się nadaje, czy w tym jest w ogóle wygodnie. I powiem wam, że sprawdziło mi się bardzo. Także jak macie jakieś filmy, które polecacie, to dajcie mi znać. Wiem, że wełna, teraz nie pamiętam nazwy, ale jest jakaś taka wełna, która nie drapie. I z tej wełny najlepiej kupić jest taką właśnie termiczną bieliznę. No ale tak, polecam wam, jeżeli śmigacie albo chcecie śmigać zimą, no to zdecydowanie wam się to przyda, bo takie nawet zwykłe rajtki pod spodnie to nie jest tak ciepło. Także taka mała rada od kogoś, kto dopiero uczy się chodzić po górach zimą. My już z Davos wyjeżdżamy, ja w Davos już byłam, nagrywałam nawet taki luźny odcinek tutaj kiedyś. Nie za specjalny tak naprawdę, ale mam dobre wspomnienia. No i uznaliśmy dzisiaj z Pawłem, że przyjedziemy sobie tutaj kiedyś na narty, bo tutaj on może sobie pojeździć na nartach, ja chciałabym się pouczyć jeździć na biegówkach, także myślę, że kiedyś wpadniemy tutaj na kilka dni i po prostu też wtedy was ze sobą zabierzemy. Ale to raczej w lepszych czasach, kiedy będzie można pójść sobie do restauracji czy coś, bo powiem wam szczerze, że trochę mi brakowało dzisiaj tego, żeby na koniec tego naszego hajku sobie pójść gdzieś właśnie do restauracji, zagrzać się, zjeść coś ciepłego, posiedzieć przy kawie czy herbacie. I oczywiście możemy sobie to zapakować, wiecie, albo... No, ale no my nie jesteśmy osobami, które, wiecie, biorą ze sobą kuchenkę czy coś i coś gotują na szlaku, bo po prostu my na takie długie wędrówki nie chodzimy i myślę, że... Po prostu, kurczę, no lubimy chodzić do restauracji, no to sobie dużo mówić. Więc nam trochę tego dzisiaj brakowało, ale kanapka była spoko. A w domu jeszcze są pierogi ze świąt. Aha, i pamiętajcie o subskrypcji i zostawieniu kciuka w górę. To do zobaczenia. Pa!